Cześć, z tej strony Para, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, w dzisiejszym odcinku zagramy w chowanego Brawl Stars. Jest to bardzo fajny tryb, w którym bierze udział aż 9 osób, a 10 osobą, która szuka, jestem ja, a dokładnie mój misiek Nity. Stworzyłem specjalną mapę Labirynt, która jest wypełniona krzakami i dosłownie nie widać, gdzie się chowają postacie. Ale jak dobrze wiecie, misiek Nity ma taką umiejętność, że gdy go postawimy, no to on automatycznie namierza oponenta i go wyjaśnia. Więc w dzisiejszym odcinku uczestnicy mają tak 5-10 sekund na to, aby mogli się schować. Oczywiście, kiedy się schowają, już nie mogą się przemieszczać, a osoba, która zostanie ostatnia zgładzona przez miśka Nity, wygrywa. A nagrodą w dzisiejszym konkursie jest megaboksik, zrobimy sobie z 3 rundy, więc rozdamy 3 megaboksy dla moich widzów. Tak samo jak rozdaję megaboksy dla osób wspierających mnie z kodem Faral, które podesłały mi filmik, jak robią jakieś zakupy. Jeżeli jeszcze mnie wspierasz, no to klikaj w pierwszy link, który znajduje się w opisie tego filmu i potwierdź, że masz zainstalowane Brawl Stars. Wtedy kodzik sam automatycznie się wpisze. Teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robią zakupy z kodem Faral. Ja wam dziękuję ślicznie za wsparcie, pamiętajcie, jeżeli mnie wspieracie i robicie jakieś zakupy, nagrywajcie to, podsyłajcie na mój e-mail kotfarel@gmail.com, a jeżeli wasz krótki film pojawi się na moim odcinku, to znaczy, że wygraliście megaboksa. Skoro mowa dzisiaj o minigierkach, to chciałem wam przedstawić jedną przekozacką minigierkę, w której występuje, uwaga, uwaga, moja skromna osoba. Tak, i możecie mną zagrać, a dokładnie moim samochodzikiem. Jak dobrze wiecie, sieć Play wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od wielu, wielu lat. I właśnie z tej oto okazji stworzyli specjalną stronę, która nazywa się Play dla WOŚP i na której udostępniają gierki po przekroczeniu poszczególnych progów transakcji w aplikacji Play24. Ponieważ za każdą transakcję w aplikacji Play24 sieć Play przekazuje pieniążki na zbiórkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest to naprawdę mega szczytny cel i ja się cieszę, że gdzieś tam cząstka Farala też bierze w tym udział, więc moi kochani, przejdźmy na stronkę i zaprezentuję wam, jaka to jest minigierka, jak ją odpalić i postarajmy się wykręcić jakiś fajny wynik. Jesteśmy, moi kochani, już na stronie playdlawośp.pl i przed nami od razu ukazuje się główne hasło przewodnie tego rocznego WOŚP-u: graj z głową i pomagaj z Play. Także moi kochani, jak jesteśmy już na stronie, zjeżdżamy niżej. Jak to działa? Wchodzisz do aplikacji Play24, opłacasz fakturę lub doładowywujesz konto, a Play przekazuje pieniądze dla WOŚP. Im więcej transakcji, tym większa pomoc WOŚP. Za każdym progiem odblokowujemy kolejną grę z nagrodami. Mamy już odblokowane aż 4 gierki. Pierwsza gierka to są Łowcy Głów, druga gierka to są Memorki, trzecia gierka to jest Snake, a czwarta gierka, najlepsza, najlepsza, czyli wyścigi i ja w nich biorę udział. Zobaczcie, klikamy i moi kochani, klikamy graj. Wybieramy oczywiście Farela. Dobra, ruszamy, moi drodzy. Tak wygląda nasza fura, najszybsza maszyna w mieście. Fioletowa droga, fioletowe drzewka z jakimiś owockami na tych drzewach. Tutaj musimy uważać na różne przeszkody, żeby nie przyłożyć w nic. Mamy 3 szanse, 3 serduszka. I od razu wam mówię, jeżeli pobijecie mój wynik, no to wyślijcie wasze, jakby, że tak powiem, zgłoszenie. Ponieważ tutaj osoba, która wykręci najlepszy wynik pod koniec edycji, wygrywa smartfona. Przeczytajcie sobie tam dokładnie regulamin, jakie nagrody są przewidziane dla zwycięzców. Już 300 punktów, więc jestem chyba najlepszy na tym serwerze, tak mi się wydaje. I jeżeli uda wam się wykręcić fajny wynik, to dajcie przed swoim nickiem TFT. Wtedy będę wiedział, że jesteście ode mnie, czyli The Farel Team. No i zobaczymy, czy pobijecie mój wynik. Dobra, ja już mam 360. Łatwiutko, łatwiutko. Jak zbieramy monetki, to nasz wynik wzrasta, nie? Patrzcie, pak, pak, pak. Po 10 chyba wtedy wzrasta. Ja dziękuję, przyłożyłem w coś. Kolejny jakiś szlaban. Tutaj nie wiem, czy to jakieś owoce leżą, czy co to jest. Okej. Okej, udało mi się. Przyspieszenie, o kurcze. Kiedyś grałem coś takiego na takiej... O kurcze, o kurcze. Na takiej gierce, co się w kiosku ruchu ją kupowało. I tam niby było 900 gier, ale co 10 się powtarzała. I właśnie wtedy tam były takie samochodziki, ja to pamiętam. Dobra, jak ja... To... Nie no, kurcze, tyle monet minąłem? A! Dobra, nie no, przyłożyłem, 726. Wyślij wynik. Nick. A 31 stycznia, moi drodzy widzowie, zostanie opublikowana piąta gierka, najlepsza podczas live'u, więc wbijajcie 31 stycznia, wielki finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i będzie też można zagrać w przekozacką gierkę. Więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do aktywności, link znajdziecie w opisie, a teraz
przejdźmy do minigierki, ale tym razem w Brawl Stars. Jesteśmy już na moim koncie, jak widzicie, mamy już pełne lobby, są to moi klanowicze, tak swoją drogą zapraszam wszystkich do mojego klanu, The Forel Team. Aktualnie który klan jest w Polsce? Jest 13, ponieważ wyrzuciliśmy kilka osób nieaktywnych, więc zapraszamy wszystkich aktywnych graczy, którzy mają 25 tysięcy puszek. Także wbijajcie, hashtag macie ładnie podany. Tak wygląda mapa, na której dzisiaj widzowie będą się chowali przed moją nitą. Mapa wygląda dosyć fajnie, jest to taki labiryncik i zobaczymy, czy nita będzie musiała dużo chodzić, czy wszystkich od razu znajdzie, bo wiecie, nita ma bardzo dobry węch. Gotowi? Tak, 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 wszyscy gotowi, także lecimy, pierwsza runda. Zwycięzca wygrywa mega boxa. No dobrze, moi kochani, szybciutko moi ziomeczki pomogą mi otworzyć skrzynki. Tak jest, tylko się nie pozabijajcie, wariaciki. Lećcie, ziomeczki, tu mi pomożecie skrzyneczki pootwierać. W sumie nie musimy ich tak dużo otwierać, ale... ale już, okej, go. Bo za chwileczkę strefa się zamknie i będzie mega problem. Widzowie wiedzą, że nie mogą się przemieszczać. Misiek już leci w poszukiwaniu pierwszej ofiary. O! O! Chyba złapał trop. Złapał trop, moi drodzy. Ja bym nie chciał być na ich miejscu, ponieważ ta Shiba jest nieszczepiona, więc od razu gangrena murowana. Halo, halo! Proszę mi tutaj się nie przemieszczać. Widziałem ziomka. Tutaj było mówione, że się nie przemieszczamy, ale w sumie nie wiem, czy to nie była ta osoba, która mi pomogła skrzynki otwierać. Dobra, dajmy mu szansę. Super cel. No niestety zginął jako pierwszy. Lecimy dalej. Nita ma trop, zwęszyła trop, Patty! No niestety, z jednej strony strefa, z drugiej strony przepotężna Shiba, która ma 12 tysięcy życia. O kurcze, i co z tą Shibą? Czy ona przypadkiem nie zginie od strefy? Dawaj, Shiba! Co ty narobiłaś, Shiba? Szybciutko, okej! No i mamy tutaj dwóch ziomków kolejnych. Rudy ginie, White Angel ginie, no niestety. Nie no, Shiba poszła na oko. Zostało trzech zadymiarzy, czterech razem ze mną. O kurcze, ja chyba... Dobra, jednak przeżyję, jednak przeżyję. Dobra, na luziku. Mistrzu Wu! No niestety, Mistrzu Wu, giniesz! Uciekali troszeczkę przed strefką. Ta strefa mega szybko idzie. Szkoda, że ona tak szybko się zamyka. Gdzie on będzie? Gdzie on będzie? Tutaj! Kogo? Koniu został zlokalizowany i moi drodzy, mamy zwycięzcę! Czempion wygrywa pierwszy mecz chowanego, także czempion, gratuluję ci, wygrywasz mega boxa. A ja jestem numerem jeden, jestem najlepszy po prostu. Lecimy z kolejnym meczem. No dobrze, moi kochani, lecimy z drugą rundą teraz. Uczestnicy dzisiejszej zabawy, czyli moi kochani klanowicze, mogą się przemieszczać. Będzie to na pewno mega zabawne. Tutaj szybciutko panowie mi pomogą otworzyć skrzyneczki, byłbym mega wdzięczny. Okej, super, super, dziękuję. Muszę sobie też ulta nabić, spokojnie, spokojnie panowie. Leć, 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 Gontar, leć wariacie, bo zaraz jak spuszczę moją pandę, to będzie dopiero zadyma. Okej, skoro on może się przemieszczać, no to puszczamy już naszą nitę i niech leci, niech się dzieje. Wola Boga, 12 tysięcy HP na nicie, ale oni będą przed nią uciekać. Coś mi się wydaje, że zadyma będzie aż do ostatniej strefy. Mam nadzieję, że ją nitę jakoś tak za mocno nie zbejtują, że ona... Okej, nie rozumiem, super cel. Mogłeś się przemieszczać, przyjacielu. Nie było tutaj zabronione, ale chyba gościu nie czytał regulaminu. No dobra, tutaj mamy... Dynamite uciek, ale on to zbejtował. Dobre, to było dobre, to mi się podobało. Moja nita została oszukana. Gdzie jest kolejny ziomek? Z pewnością wszyscy już są gdzieś w epicentrum. Za chwileczkę strefa się zamknie. W sumie też muszę się już powoli tutaj... O, przemieszczać. No chyba go dopadnie, tak, dopadła go. No niestety, niestety. Złapała trop, o, złapała trop. White Angel, no niestety ginie. Dwie osoby. Nie, więcej, co jak gadam. Sześć osób jeszcze zostało. No jestem mega ciekawy, kto ostatni przeżyje tą potyczkę. Umiem latać, co ty zrobisz? Okej, przeskoczyłeś, jednak nie. Jednak niedźwiedź sfokusował się na umie latać. Umie latać, 200 IQ, bo wziął sobie Dynamite'a i troluje tą nitę, po prostu ją troluje. Moja nita chyba zginie. Także macie kolejną. No nie wiem, czy uda wam się ją. Ach, może źle to zrobiłem. Mogłem im ją rzucić za ścianę i to było najlepsze. Tutaj mamy jeszcze Gontara, umiem latać, niestety nie żyje. Nita ginie i został Gontar, brawo, brawo, byku. Okej, GG, Gontar zwycięzcą drugiego chowanego z nitą. Pięknie, mega śmiesznie to wyszło. Moi kochani, lecimy z trzecią rundą. Tym razem zagramy chowanego z Piperką na totalnie innej mapie. Tak wygląda mapa do chowanego z Piperką. Ja staję na środku w krzakach,
a uczestnicy dzisiejszej zabawy stoją w miejscu, już się nie przemieszczają, a ja do nich strzelam na ślepo. Osoba, która zostanie ostatnia na mapie, wygrywa megaboksa. Lecimy, moi kochani, z drugą mapą chowanego. Wow, co oni wybrali? 2, 4, 6, 8, 10 sticków. Nie pozabijajcie się tylko, halo. Dobra, dobra, dobra. I teraz ja wjeżdżam ubrany cały na biało. Zbieram te power cubesy. Zapraszam wszystkich, chowamy się w krzaczkach. Ładnie, ładnie, go, go, go. Ticzki, dynamajki i barleje. Postanowiłem, że zrobimy dwie rundy. W pierwszej rundzie się nie przemieszczamy. Za to w drugiej już będą mogli się przemieszczać i rozdamy sobie dwa megaboksy, więc jeżeli chcielibyście wziąć na przykład udział w takiej zabawie, no to zapraszam was do mojego klanu DFRL Team, hashtag macie przypięty w komentarzu, a ja zaczynam zabawę. Ohohoho! Patty stała tak blisko, co jest? Gontar też stał tak blisko. To jest trzeci strzał! Ale że ja tak ciosam? Ale żeście teraz tutaj mnie zaskoczyli, nie? Że trzy takie potężne bomby na ślepo, wow! Okej, podejdźmy sobie bliżej. Mi się wydaje, że ktoś może być tu! Nie ma! Tu! Też nie ma. Przy ścianie nie ma, dobra, dobra, szukamy. Naprzeciwko mnie może ktoś stoi, też nikogo nie ma. Za power cubesem się schował? Nie, też nie. Powiem wam tak, że to nie jest wcale takie proste. Ja myślałem, że to będzie o wiele, wiele łatwiejsze, a to jest mega trudne. Dobra, sprawdźmy teraz tą stronę. O! Well played mi, Rudy! Przepraszam cię, Rudy, ale dostałeś za ponad 5 koła, ale szpetarda. Robią się już schody, zostało jeszcze 5 uczestników. Nie ma, a tutaj przy drzwiach. Zróbmy samo naprowadzanie. Woo! Okej, chyba ktoś tutaj jest w takim razie. Chyba, że samo naprowadzanie nie działa. Sprawdźmy. Tutaj? Też nie tutaj. Tutaj? Nie no, ten Barley mnie normalnie troluje. Tak jest, champion. Ale żeś przy... przyjął, okej, teraz samo naprowadzanie. Pompa w oko! Wygrał! Wygrał, moi drodzy, mamy zwycięzcę! Tak jest! Woo! Brawo! Mistrzu W! Zwycięża pierwsze chowanego z Piperką. Nice! No dobra, lecimy z kolejną rundą. Tutaj szybciutko otwieramy skrzyneczki. Pięknie, pięknie, zarąbiście to. Ła, wygląda, ła, ła, bo zginę! Bo zginę, już cię rzucamy. Zbieram power cubesy i lecimy. Dobra, chowajcie się, ziomeczki. Jesteście gotowi? Strzał! Nie trafił. Strzał! Nie trafił. Strzał! Nie trafił. Oto co, gadżecik. Woo! Nie trafiłem. O, tam ktoś się skrył. Ale już z pewnością go tam nie ma. Dobra. O! Umiem latać. Ależ przyjąłeś. Przepraszam cię. Odpadłeś jako pierwszy. Nie ma. Mi się wydaje, że oni mogą stać tu przy drzwiach. Nie ma. No to kurczę, ładnie, żeście się tu mi pochowali, wariaciki. Nie ma. Ja bym stanął za power cubesem, wtedy bym wiedział, że on już tam strzelał, to raczej nie sprawdzi. Hej, to nie jest takie proste, gdzie wy żeście się pochowali? Chodźcie tutaj. Nie dostali, jeszcze nikt nie dostał. 6000, koniu, przepraszam. Ale żeś ładnie przyjął. Jestem ciekaw, czy kogoś trafię w biegu, jak po prostu ucieka, mistrzu W. Zwycięzca jednej rundy właśnie dostał taką petardę, że aż mu jedynki chyba wybiłem. Mi się wydaje, że oni się chowają po tych najbardziej oddalonych kątach, ale... O my Gontar! Też zwycięzca poprzedniej rundy! Robi się coraz ciaśniej. Tu może. Też nie ma nikogo. To może... Tu! O! Super cel, okej? Okay. Ja dziękuję! Kto został? Dwie osoby! Nie ma? Nie! Kto z nich? Dobra, niech oni zginą! Champion zabił Well Played Me Rudego! Z tego co rozumiem, był remis, moi kochani, i postanowiłem, że zwycięstwo da mi Rudemu. Więc zwycięzcami dzisiejszego odcinka jest Well Played Rudy, Champion, Mistrz W oraz Gontar. Gratuluję, mordeczki! Także, moi kochani, na dzisiaj to już by było tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i że tak samo się wspaniale bawiliście jak ja. Pamiętajcie, że możecie mnie wspierać z kodem FARL w sklepie Brawl Stars. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, no to klikajcie link, który znajduje się w opisie tego filmu. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć, a my widzimy się już w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Trzymajcie się, cześć!